Wykreowanie pewnej wartości w marce to nie jest kwestia budżetu, ale przede wszystkim myślę ludzi, którzy tworzą daną firmę. Nie sprzedaż produktu, jeśli nie jest autentyczny. HB Premium tworzy małżeństwo. Małżeństwo, które też miało swoje wzloty i upadki i uczyło się współpracy między sobą. Teraz po ponad dekadzie wspólnej realizacji projektów z Konradem, posiadając dwójkę dzieci i łączenia życia zawodowego z prywatnym, dochodzę do wniosku, że nauczyliśmy się budować zespół. Ostatnie lata HB Premium to już nie tylko droga pod górę, ale już pierwsze kamienie milowe. Przede wszystkim udało nam się zbudować markę i portfolio zrealizowanych inwestycji, z których cieszą się nasi inwestorzy i czerpią z nich pasywny dochód. HB Premium to marka, która dostarcza produkt wysokiej jakości, który ma zapewnić pasywny dochód. I tym właśnie się zajęliśmy przez ostatnie 2 lata i udało nam się wypracować, zautomatyzować wiele procesów. Realizowane nieruchomości są wykańczone w określonych standardach ze sprawdzonymi, zaufanymi ekipami, ze standaryzowanymi nawet produktami, których używamy do wykańczania wnętrz. Jesteśmy dogadani z wieloma dostawcami, gdzie bezpośrednio z fabryk dostarczamy materiały. Co przekłada się bezpośrednio na cenę, na jakość, na kontrolę nad tym produktem, nad tym, jak na koniec dnia ten najemca, który korzysta z mieszkania, będzie się w nim czuł. Automatyzacja tych procesów, wypracowanie pewnych standardów z Konradem w pracy, dzielenie obowiązków, to wszystko złożyło się na sukcesy ostatniego roku, 2021, i 300-krotny wzrost przychodów ze sprzedaży. Nie spodziewałam się sama takiego efektu, natomiast widzę, że konsekwentna praca i współpraca prowadzi do naprawdę imponujących sukcesów. Udało nam się zbudować zespół ludzi, którzy nam zaufali, którzy wierzą w ten projekt, bo firma to projekt, który będzie się rozwijany przez całe nasze życie. To inwestorzy, którzy powierzają nam swoje środki i ufają, więc stanowimy pewnego rodzaju instytucję zaufania publicznego, już posiadając już swoją pulę inwestorów. Nie możemy ani zawieść ich, ani też nie chcemy tego robić, także szukamy nowych rozwiązań. 4 wypracowane produkty, które są na naprawdę wysokim poziomie, zostały w tym roku wzbogacone o 5. oparte o technologię blockchain, który umożliwi nam przejście o kolejny poziom wyżej. Będziemy mogli doskoczyć do poziomu funduszy inwestycyjnych, separując się od ich rynku i znajdując swój własny błękitny ocean, a jednocześnie doskonały produkt inwestycyjny dla naszych klientów, tych obecnych i tych przyszłych. Nasze sukcesy to chociażby Solmarina, która jest świetną inwestycją, sponsorowaną także przez Kusznierewicza, fajnego sportowca, który potrafił wyeksponować jej walory, gdzie my osobiście nadzorowaliśmy zakup tej inwestycji, gdzie pokazaliśmy ją naszym użytkownikom, widzom i przyszłym klientom, który udało się fajnie sprzedać klientowi naprawdę z dużym poczuciem inwestycyjnym, który jest bardzo zadowolony z tego produktu. Stworzyliśmy produkt, który nazywa się wehikuł inwestycyjny. Przekształciliśmy klasyczny dwupak w pewne standardy rynkowe, gdzie powinna być określona powierzchnia tych mieszkań dla najemców, gdzie jakość tego wykończenia jest odpowiednia, gdzie produkt jest adaptowany do pracy zdalnej, gdzie sypialnia jest wydzieloną częścią nawet tak niewielkiej powierzchni jak 20-20-kilkumetrowej, gdzie klient czuje się po prostu komfortowo i chce najmować daną powierzchnię przez długi okres czasu, gdzie zawsze się może zgłosić do nas, do naszej obsługi klienta i wszelkie usterki, jeśli takie są, zostają natychmiast wyjaśniane i rozwiązywane. Także nasz sukces budujemy tak naprawdę na bazie współpracy naszego zespołu z klientem, wypracowywania kolejnych standardów i pokonywania kamieni milowych w rozwoju tej firmy.
mamy swoje miejsce na ziemi, mamy swoje biuro w Piasecznie, szukamy większego, bo zaczynamy się rozrastać, jest nas coraz więcej, nasz zespół się rozbudowuje, rozbudowujemy dział sprzedaży i szukamy nowych, ciekawych ludzi, którzy chcieliby budować z nami ten projekt. Budujemy go od zera do dużej, mam nadzieję, stabilnej instytucji, która będzie trwałym elementem naszej gospodarki. Bo do tego chciałabym dążyć, żebyśmy byli z naszymi inwestorami na lata. W imieniu całego zespołu HB Premium chciałam Was wszystkich zaprosić do naszego projektu Hub One. Chciałabym, żebyście na własnej skórze przekonali się, że technologia może dać Wam wymierną korzyść. I to jest właśnie nasz projekt na ten rok. Zapraszamy do współpracy.